Rozdział pierwszy. Skała Uciekająca. Nie zapomniano zapewne dotąd wypadku dziwnego, niepojętego i trudnego do objaśnienia zjawiska, jakim się odznaczał rok 1866. Nie mówiąc już o pogłoskach niepokojących ludność portów i zajmujących ogół na wszystkich lądach, dodać wypada, że marynarze byli najmocniej zaniepokojeni kupcy armatorowie, dowódcy okrętów, szyprowie i sternicy statków europejskich i amerykańskich, oficerowie marynarki wojennej wszystkich krajów, a nawet rządy różnych państw, obu lądów do najwyższego stopnia zajęci byli tym wydarzeniem. Od niejakiego czasu okręty napotykały na morzu jakąś rzecz ogromną. Przedmiot długi, kształtu wrzecionowatego, niekiedy świecący nieskończenie większy i szybszy od wieloryba. Fakty tyczące się tego zjawiska, notowane w dziennikach okrętowych, zgadzały się zupełnie w szczegółach o budowie przedmiotu czy też jestestwa, o którym mowa, również jak o szybkości niesłychanej jego ruchów zadziwiającej sile posuwania się o żywotności nareszcie szczególnej, jaką zdawał się być obdarzony. Jeśli to był wieloryb, to wielkością przewyższał wszystkie gatunki, jakie nauka dotąd określiła. Ani Kowir, ani lasepet, ani Dumer, ani Dequatrefages nigdzie dotąd nie wspomnieli o istnieniu takiego potworu, a więc zapewne i nie widzieli go na własne oczy, oczy uczonych. Wziąwszy pod uwagę średni wynik spostrzeżeń wielokrotnych, odrzucając wątpliwe oznaczenie długości tego przedmiotu na 200 stóp, równie jak i przesadzone opisy dające mu mile szerokości, a trzy mile długości można jednak utrzymywać, że ta istota fenomenalna, jeśli tylko istniała rzeczywiście, przewyższała o wiele rozmiary dotąd przez ich dialogów stwierdzone. Istnieniu jej jednak zaprzeczyć było niepodobna, bo fakt sam w sobie był niezaprzeczalny. Wziąwszy zaś pod uwagę skłonność mózgu ludzkiego do cudowności, zrozumiemy, jakie wrażenie w świecie całym sprawiało to nadzwyczajne zjawisko. Stanowczo trzeba się wyrzec zaliczenia go do rzędu bajek. I w rzeczy samej, dnia 20 lipca 1866 roku, parowiec Governor Higginson, należący do Towarzystwa Calcutta and Burma Steam Navigation Company, spotkał tę masę poruszającą się w odległości pięciu mil na wschód od wybrzeży Australii. Kapitan Becker sądził zrazu, że trafił na skałę nieznaną. Już nawet zabierał się do oznaczenia dokładnego jej położenia, gdy nagle dwa słupy wody ze świstem tryskać zaczęły z tego niepojętego przedmiotu na wysokość stu pięćdziesięciu stóp. Jeśli zatem we wnętrzu tej skały nie istniało ukryte źródło gorące, wybuchające periodycznie, to okręt widocznie miał do czynienia z jakimś sącem wodnym zwierzęciem, nieznanym dotąd, wyrzucającym przez swe nozdrza słupy wody zmieszanej z powietrzem i parą. Takiż sam fakt zauważył dnia 23 lipca tego samego roku na morzach Oceanu Spokojnego Cristobal Colon, statek należący do West India and Pacific Steam Navigation Company. Tak więc ten nadzwyczajny wieloryb mógł się przenosić z miejsca na miejsce z szybkością zadziwiającą, bo w przerwie trzech dni... Tylko governor Higginson i Cristobal Colon widziały go na dwóch punktach o 700 mil morskich od siebie oddalonych. W 15 dni później, a o 2000 mil stamtąd, Helvetia, okręt należący do Companies National, i Shannon należący do Royal Mail. Płynące z różnych stron po Oceanie Atlantyckim, pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, przy spotkaniu się zakomunikowały sobie nawzajem wiadomość o dostrzeżeniu potwora pod 42 stopniem, 15 minutą szerokości północnej, a 60 stopniem 35 minutą długości na zachód od południka Greenwich. Z tych relacji obustronnych można było oznaczyć długość zwierzęcia co najmniej na 350 stóp angielskich, gdyż Shannon i Helvetia były mniejsze od niego, jakkolwiek każdy z tych statków miał 100 metrów długości. Największe wieloryby napotykane w okolicach Wysp Aleuckich, Kulamok i Angulil – Nigdy nie miały więcej niż pięćdziesiąt sześć metrów długości, a i tej rzadko kiedy dochodziły. Takie wieści, nadchodzące jedne po drugich. Nowe spostrzeżenia czynione na pokładzie zaatlantyckiego statku Perrault. Protokół sporządzony przez oficerów francuskiej fregaty La Normandie. Bardzo gruntowne spostrzeżenia zebrane przez sztab komandora Fitz-James na statku lord Clyde poruszyły i zaniepokoiły opinię publiczną. W krajach lekkiego humoru żartowano ze zjawiska, ale kraje poważne i praktyczne jak Anglia, Ameryka, Niemcy żywo się tem zajęły. Potwór stał się modnym przedmiotem rozmowy we wszystkich wielkich miastach. Śpiewano o nim w kawiarniach, szydzono zeń w dziennikach, grano o nim sztuki w teatrze. Plotek różnorodnych było co niemiara. Gazety jedne za drugimi powtarzały baśnie o istotach urojonych i olbrzymach, począwszy od białego wieloryba strasznego Moby Dick, z stref północy, aż do bezmiernego Krakena, którego macki mogły w głębiach oceanu zanurzyć statek o 500 tonach pojemności. Twierdzenie swe popierano powagą czasów starożytnych, zdaniem Arystotelesa i Pliniusza, którzy przypuszczali istnienie takich potworów. Potem przytaczano norweskie powieści o biskupie Pontopidan, relacje Pawła Hedgid, i nareszcie raporty Redgington, którego dobra wiara nie może być podejrzana, gdy twierdzi, że w 1857 roku, będąc na pokładzie okrętu Castillan, własnymi oczyma widział tego ogromnego węża, który do owego czasu przebywał tylko w morzach gazeciarskich dawnego Constitutional. Wybuchła nieskończona polemika pomiędzy wierzącymi i niedowiarkami w zgromadzeniach uczonych i dziennikach naukowych. Kwestia potwora zapalała umysły. Dziennikarze, bawiący się w naukę, w walce ze swymi kolegami bawiącymi się w dowcip, wyleli może atramentu podczas tej pamiętnej kampanii, a niektórzy nawet kilka kropel krwi bo od węża morskiego doszli do napaści osobistych, najbardziej znieważających. Przez sześć miesięcy walka trwała zawięcie. Na poważne artykuły Brazylijskiego Instytutu Geograficznego, Berlińskiej Królewskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Brytańskiego, Instytucji Smitońskiej w Waszyngtonie, na dyskusję pism ze Indian Archipelago, Kosmos, księdza Moignona, Mitailongen, Petermana, na kroniki naukowe wielkich dzienników francuskich i zagranicznych, drobna prasa odpowiadała z werwą niewyczerpaną. Dowcipni jej pisarze, parodiując zdanie linneusza przytoczone przez przeciwników potwora, utrzymywali, że istotnie przyroda nie tworzyła głupców, i zaklinali swych współczesnych, aby jej nie krzywdzili, przypuszczając istnienie jakichś krakenów, węży morskich, mobidików i innych mozolnie spłodzonych niedorzeczności morskich. Nareszcie w artykule pewnego z najniebezpieczniejszych dzienników satyrycznych jeden z jego redaktorów rzucił się na potwora jak Hipolit, zadał mu cios ostatni i dobił wśród głośnych wybuchów śmiechu ogólnego. Dowcip pokonał naukę. W pierwszych miesiącach 1867 roku kwestia zdawała się stanowczo pogrzebana raz na zawsze, gdy oto nowe fakty podane zostały do wiadomości publicznej. Nie chodziło już o rozwiązanie zagadnienia naukowego, ale o uniknienie rzeczywistego i bardzo groźnego niebezpieczeństwa. Potwór stał się teraz wysepką czy skałą podwodną, ale skałą uciekającą, nieuchwytną i nieokreśloną. Dnia 5 marca 1867 roku okręt Moravian należący do Montreal Ocean Company, znajdując się nocną porą pod 27 stopniem 30 minutą szerokości i 72 stopniem 15 minutą długości, uderzył prawym bokiem swej rufy o skałę, której w tym miejscu żadna karta nie oznaczała. Party siłą wiatru i swoich czterechset koni parowych pędził on z szybkością trzynastu węzłów na godzinę. Doskonałej więc tylko budowy, spód morawiana, jakkolwiek przedziurawiony przy tym wypadku, ocalił okręt od zatonięcia wraz z dwustu trzydziestoma siedmioma podróżnymi, których wiózł do Kanady. Wypadek ten zdarzył się około piątej godziny z rana. Właśnie, gdy dnieć poczynało. Oficerowie służbowi rzucili się ku rufie i z największą uwagą badali powierzchnię oceanu. Lecz nic nie dojrzeli prócz silnego wiru jakby gwałtownie poruszonej wody w odległości około 400 sążni. Zapisano jak najdokładniej położenie tego miejsca i morawian popłynął spokojnie w dalszą drogę. Czy uderzył o skałę podmorską, czy też o ogromny szczątek rozbitego statku, nie wiadomo. Gdy jednak zbadano spód parowca, okazało się, że kil jest częściowo strzaskany. Zdarzenie to, jakkolwiek bardzo ważne, byłoby zapomniane, jak tyle innych, gdyby się nie powtórzyło we trzy tygodnie później i nabrało ogromnego rozgłosu z powodu wziętości towarzystwa, którego statek był własnością. Komuż jest nieznane nazwisko sławnego armatora angielskiego Kanarda? Rozumny ten i zręczny przemysłowiec zaprowadził w 1840 roku komunikację pocztową pomiędzy Riverpoolem i Halifaxem, obsługiwaną przez trzy okręty drewniane, których koła miały po 400 koni siły, a pojemność wynosiła po 1162 tony. W osiem lat potem tabor kompanii powiększył się o cztery okręty, każde o sile 650 koni i 1820 tonach pojemności, a jeszcze w dwa lata potem przybyły znowu dwa statki jeszcze większej siły i większej pojemności. W roku 1853 kampania Canard, której odnowiono przywilej przywożenia depesz, powiększała kolejno swój tabor okrętami. Arabia, Persja, China, Szkotia, Jawa, Rusja. Wszystkie największego kalibru. Także oprócz słynnego Great Eastern, żaden większy od nich statek nie pruł fal oceanu. Tak więc w 1867 roku kompania posiadała już 12 okrętów, to jest 8 kołowych i cztery śrubowce. Podaję te krótkie i pobieżne szczegóły dlatego, aby każdy wiedział, jak ważne jest znaczenie tej kompanii transportów morskich, znanej światu całemu ze swej rozumnej i pożytecznej działalności. Nigdy przedsiębiorstwo żeglugi zaoceanowej nie było jeszcze z większą poprowadzone zręcznością, nigdy interes lepszym nie był uwieńczony powodzeniem. Od 26 lat okręty kompanii Canard dwa tysiące razy przepłynęły Atlantyk, a jednak ani jedna z tych podróży nie chybiła. Opóźnienia nawet nigdy nie było. Nie tylko człowiek lub statek, ale nawet list żaden nigdy nie został zatracony. Dlatego też, pomimo potężnego współzawodnictwa Francji, podróżni przekładają linię kampanii Canard nad inne, jak to się okazuje z urzędowych dokumentów lat ostatnich. Po tym wszystkim nikt nie zadziwi się, że takiego rozgłosu nabrał wypadek jednego z najpiękniejszych parowców do tej kampanii należących. Dnia 13 kwietnia 1867 roku, przy spokojnym stanie morza i wietrze sprzyjającym, okręt Scotia znajdował się pod 15 stopniem 12 minutą długości i 45 stopniem 27 minutą szerokości. Płynął on z szybkością 13 węzłów, popychany siłą swych tysiąca koni parowych. Koła jego rozbijały wodę morską z nadzwyczajną regularnością, zanurzał się na 6,70 m, a wypychał wody 6,624 m3. O godzinie 4.18 wieczorem, gdy podróżni zebrani byli w wielkim salonie, lekkie wstrząśnienie dało się uczuć od spodu, przy kole, z lewej strony okrętu. Okręt nie uderzył, ale był uderzony przez coś ostrego i dziurawiącego. Potrącenie tak zdawało się lekkim, że nikt by na nie uwagi nawet nie zwrócił, gdyby nie krzyk palaczy okrętowych, którzy wpadli na pomost, wołając: „toniemy, to niemy”. To nie w pierwszej chwili podróżni bardzo się przejęli, ale uspokoił ich zaraz kapitan Anderson. I w rzeczy samej niebezpieczeństwo nie mogło być groźne, okręt bowiem podzielony był na siedem przedziałów szczelnymi przegrodami. W żadnym przeto wypadku woda nie mogła się wszędzie przedostać. Kapitan Anderson udał się natychmiast na spód okrętu i stwierdził, że piąty przedział zalany był wodą, a gwałtowność jej przypływu dowodziła, że przedziurawienie musiało być dość znaczne. Na szczęście w tym przedziale nie było kotłów maszyny palowej, bo ogień byłby zalany bezwłocznie. Kapitan Anderson kazał jednemu z majtków nurkować dla rozpoznania uszkodzenia. Po chwili dowiedziano się, że w zewnętrznym spodzie okrętu jest otwór szerokości dwóch metrów. Takiego otworu nie można było zatkać na prędce. Parowiec przeto z kołami do połowy zanurzonymi musiał dalszą odbywać drogę. Znajdował się wtedy o 300 mil od przylądka Clear, a po trzech dniach opóźnienia, żywo niepokojącego Liverpool, wpłynął nareszcie do portu kompanii. Wtedy inżynierowie przystąpili do obejrzenia okrętu wprowadzonego do doku i własnym nie wierzyli oczom. Na jedną trzecią metra głęboko pod linią wodną ujrzeli rozdarcie foremne w kształcie trójkąta równoramiennego. Blacha żelazna była przekrajana tak czysto jak nożycami. Narzędzie więc, którego dziełem był ten otwór, musiało posiadać hart niezwykły, a przy tym musiało uderzyć z siłą ogromną, aby przedziurawić w ten sposób blachę grubości czterech centymetrów i cofnąć się gładko ruchem wstecznym, wprost niezrozumiałym. Taki był ten ostatni fakt pod którego wpływem zainteresowanie ogółu wzrosło znów do najwyższego stopnia. Od tej też chwili wszystkie wypadki na morzu, nie mające wyraźnie oznaczonej przyczyny, szły na karp potwora. Fantastyczne to zwierzę musiało dźwigać odpowiedzialność za te wszystkie rozbicia, których liczba niestety jest bardzo znaczna, bo na trzy tysiące okrętów, o których zaginięciu corocznie danosi Bichowe i TAS, liczba parowców i żaglowców uważanych za stracone z powodu zupełnego braku wiadomości o nich dochodzi do dwustu. Odtąd wtedy słusznie czy niesłusznie potwora obwiniano o ich zgubę, a ponieważ z tego powodu drogi pomiędzy różnymi lądami stawały się coraz mniej bezpieczne, głos przeto powszechny zaczął się stanowczo i kategorycznie domagać, aby nareszcie pomyślano o uwolnieniu mórz od tego strasznego wieloryba.